od G3 zacznę. Zobaczymy, co sportowiec przygotował na G3. A jednak bojaźliwie. To wyjdę konisiem i chyba będzie jakaś katalońska. Ponieważ chce zagrać C5, a ja mu nie chcę, ale zagram na razie C4, bo przecież nie może grać, nie będzie skoczkiem z B6 bronił tego wściekłego piona. O! I teraz uwaga, hetman na C2, żeby nie było problemów z obroną piona. Można mnie dzisiaj dużo pytać, a to jest niedobre. Połączenie, skojarzenie tych ruchów. Proszę zobaczyć na czarne pola. Ktoś pytał o te czarne pola. To są słabe pola. Jest tu, prawda, obrońca, ale pola są słabe. Więc zamykam obrońcę, żeby nie było E5 i jest trup tu. Są problemy z... To jest kolejne osłabienie pozycji. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo po co. Wieża D1, żeby patrzyła rentgenem na hetmana. Oj, pan robot dzisiaj sobie ze mną pogrywa w duchu Elszada Mamedowa. W duchu Elszada Mamedowa. Dobra, nie, ofiarowuję piona na C4 w razie czego. Nie chcę. Ponieważ mam niesamowitą przewagę w rozwoju, otwieram pozycję na maksa. Otwieram wszystkie linie, zamykam oczy. Witam pana Przemysława. Panie Przemysławie, czemu pan nie chce moich książek? Pan się przyzna. I teraz ile tu razy stoję? Przecież jak zbiję tu, to pan się rozpłacze. Przecież mogę zagrać jeszcze zbić. Pomijam już tego szacha, którego tam mam. No bije. Otwieram linię E. No bije. Okazuje się, że niepotrzebnie postawiłem wieżę na E. Ale teraz mogę ją postawić na E, bo tutaj już nie ma nic do roboty. Panie Przemysławie, nie napiwek, tylko kosz przesyłki. Jaki tam napiwek? No spróbuję go dźgnąć go przez A3. No włączam gońca. Witam pana bicepsa. A, napiwek na piwo. Szach in szach. I teraz stanę 3 razy na pionku D5. Pion z E5 będzie atakował pole F6. Bije. No to atakuję iście raz. Mam przewagę na czarnych polach. Jak widać, są straszne dziury na czarnych polach. Przestawiam hetmana na czarne pole. Skoczkiem chcę wykonać manewr tu i tu. Albo na D4, zaraz się zorientuję, gdzie nim chcę wejść. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. A może zbić to po prostu. A może zbić to po prostu. Ajajajajajajaj.
i przestaję komentować dużo, bo mam minutę czasu mniej. To jest słabe. Wieża na tej linii nie ma. Nie ma hetman C2, bo biorę figurę. Tu chcę F5 zagrać. Nie ma szacha. Nie ma wpadu, bije i pruje przez E6. I E6 powinno skończyć partię. Goń jest broniony. Bije wieżą na E6. A goń jest tu, wygrywa jakos, wygrywa wieżę. Grozi wygranie wieży. Po biciu piona pionem wygrywam wieżę najprościej w świecie. Skoczek na F6 będzie związany. Nie chciało mi się liczyć, bo wieża E6 było jeszcze bardzo silna. Skoczek jest związany. Nie ma szachów, nie ma nic. Bije, żeby było luźniej. Zwierzę więcej powinno wygrać. Ojej. Bije. Lubię końcówki trzywieżowe. Ta końcówka jest wygrana bez wieży A1. Tu nie ma mata. No chyba, że tu będzie. I zygzakiem do wieży. Oj, dziękuję. Panie Ropuch, pan nie spełnia parametrów. Więc pan się nie gniewa, pan spełni parametry, zagramy.
I tu nie można łączyć ruchu. Jeszcze raz mówię, nie można łączyć tych ruchów. Cały kompleks czarnych pól. Pole słabe jest wtedy, kiedy jest niebronione. I tu trzeba otworzyć pozycję. Król został w centrum przy przewadze w rozwoju. Proszę, skoczek z B8 poszedł tam. Szach. I tutaj trzeba szukać. Tu można goniec F4 grać. Tu trudno jest. Trzeba konkretnie grać. Przy małym czasie jest ciężko. Goniec F5 niegroźne. Nie trzeba się spieszyć z wygrywaniem piona D5. Przerzucić konisia. I tu nie można bić pionem. Znaczy gońcem nie można bić, a po biciu pionem ruch E6 kończy. Żeby mógł przestawić, muszę włączyć analizę. Gdzie ta analiza? Po biciu myślałem o wieża E6. Wieża E6 bardzo dobrze wygląda. Grozi też szach gońcem. Hetman wchodzi, tutaj jest siatka matowa, to jest bronione 3 razy. Nie ma kąt gry. Dobry wieczór, panie Jerzy. Dobry wieczór, panie Marku.